pojechałam do Hiszpanii, wiedziałam, że istnieje tapas, wszyscy opowiadali mi, że będę jadła tam tapasiki, tapasy, ale kompletnie nie miałam pojęcia, o co tak naprawdę chodzi i czy to jest po prostu rodzaj jakiegoś dania, czy jak się okazało, jest to po prostu taki rodzaj przekąski, właśnie podawany na ciepło lub na zimno, w różnej formie, czy mięsny, czy złożony z ryb, który jest wspaniałą możliwością zjedzenia z 2 euro za talerzyk, na przykład właśnie ośmiorniczki. Takie przekąski. Hiszpanie bardzo lubią zjeść sobie na lunch, na stojąco, po prostu stanąć i do małego piwka czy do małej serwesy właśnie coś przekąsić. Najbardziej popularną i tradycyjną cukiernią jest Confeteria La Campana, gdzie do kawy można zjeść przepyszne, bardzo, bardzo słodkie ciastka. Okay, Paula, call it. This whatever eats is... It's... It's fucking amazing. Mil hojas de turrón. And this? Cortadillo de sidra. And that? Coca de nata. Actually, we are one of the most important companies of supermarket from Spain. That the owner is from Catalonia. Everybody knows where is Catalonia. Everybody knows that they don't want to still be from Spain or something like that. So this is one important brand in Spain. It's like Nutella in Italy, but no, this is from Spain. Spanish brand. Chocolate. We can find a lot of types. This is black and white. This is just white. Black. And this is just white. Leche. Leche. Opowiadać, co jemy. Chociaż mogło. Pimientos de padron, croquetas de bacalao. Czyli to są krokieciki, te z dorszem, tak? Tak, z dorszem. Tutaj mamy gambas ali ajo, ali oli. Tutaj mamy... Mix. Fritura. Pescados fritos. Czy ja już wspominałam, że Hiszpanie nie piją sangrii? Wydawać by się mogło, że tak. Otóż okazuje się, że to wszyscy turyści piją sangrię, a rodowici Hiszpanie tylko piwko albo wino. I to piwko nazywane małą kanią. To znaczy wystarczy zamówić małą kanię, a kania oznacza właśnie takie maleńkie piwko 0,3. Najbardziej popularne to oczywiście Cruz Campo. Jeżeli podobało Wam się to wideo i filmiki z Hiszpanii, subskrybujcie mój kanał. No i zapraszam Was dalej.